Siema, Bliska, z tej strony się kłania Szoga. Dzisiaj sobie pogadamy o teaserze nowego GTA 6, który powstaje. Niestety się dowiadujemy, że będzie w 2025 dopiero, a teraz wam coś powiem, bo teaser to już w sumie każdy zdążył sobie obczaić, a jeśli ktoś nie obczaił, no to piszcie sobie w YouTube'a GTA 6. GTA 6 będzie bazowało na dwóch grach, dokładnie mówiąc na Grand Theft Auto Vice City oraz Vice City Stories. To są jedyne kopie, które posiadamy fizycznie. I tutaj mamy tak. Te dwie gry są połączone. I rozumiem, że nowe GTA będzie w Vice City, co nie? I to będzie spoko, będzie chill, będą palemki. To mi się podoba. Będą takie bardziej chillowe klimaciki, co jest na duży plus. Widać, że jest dostosowany do współczesnych czasów. Tam był jakiś stream pokazany, że jakaś osoba streamowała. Akcja z krokodylem, dwa razy mi się podoba, jak wbijał do sklepu, jak go tam wyławiali, to było spoko. Napady z kamerką u góry, z takim lekko zniekształconym obrazem, też było spoczko. Widać już tam takie czasy, nie że będą takie właśnie jak Vice City, tym starym, do którego się przyzwyczailiśmy, to będzie takie Vice City współczesne, czyli odnowione, odświeżone. Czyli to nie będzie stare, dobre Vice City, które znamy po prostu, tylko to będzie nowe Vice City. No, czyli dostosowane do współczesnych czasów. Jak dla mnie, no to tam za dużo nie pokazali. Taki szybki teaserek, jak to będzie wyglądało, z czym będziemy mieli do czynienia, czyli odnowione Vice City, dostosowane do współczesnych czasów. No, mnie to nie dziwi. Jest ok, ale to na co ja na osobiście bardzo czekałem, to news, czy nowe GTA powstanie od razu na kompa. I pewnie część z was się zastanawia, ej, przecież GTA 5 mamy na kompie, pozostałe też nie. I tu muszę wam wytłumaczyć dwie rzeczy, na przykład te Vice City Stores. To nie jest dokładnie mówiąc Vice City, to które znacie, tylko Stores. To jest Vice City, które się wydarzy tak samo w Vice City, jak te główne, co nie? Tylko tu mamy inną postać. Mamy tu postać brata Vice'a, tego gościa czarnoskórego w tym białym gajaku. Spoko postać swoją drogą. I tutaj na przykład mamy coś podobnego też GTA, kto się nie ukazał na komputer. Grand Theft Auto Liberty City Stores, czyli w miejscu trójeczki. I o co chodzi właśnie z piątką? Już wam to pokażę, mam piąteczkę też już tutaj przygotowaną. Piąteczka, gdzie tu jesteś? Maciek, 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 ja znajduję. Dobra, mamy piąteczkę. Tu mamy piąteczkę na kompa, fajne wydanie premierowe, kupiłem je w preorderze. Polecam, jakby ktoś chciał się zobaczyć, jest kamerka, znaczy, nie, chciałem powiedzieć kamerka, ale nie, jest mapka, po prostu inne takie pierdołki. Jest tam dużo płytek, wam powiem. Mam jeszcze wersję na Play'a 3, już nie ma sensu pokazywać. No więc, jaki był problem z GTA 5, z czego się obawiamy w GTA 6? No więc, GTA 5 najpierw wyszło po prostu na konsolę, czyli wyszło na Xboxa 360, na Play'a 3. I dopiero jak wychodziło GTA 5 na Play'a 4 z Xboxa One, wtedy dopiero wypuścili na kompa. I tego się właśnie bałem, że najpierw może wyjść na zwyczajnie świecie na konsolę, żeby się Rockstar tam nachłapał, a dopiero później na komputer. Tylko tu mamy taką sytuację, że to już są współczesne konsole, czyli mamy aktualnie Play'a 5 i Xboxa Seriesa, więc tutaj powinno być ok raczej, ale się obawiam, że może być powtórka z rozrywki, czyli GTA najpierw wyjdzie na konsolę i dopiero po roku czy dwóch na PC. Wolałbym nie mieć tej sytuacji, bo ja ogólnie będę niezadowolony. Nie lubię grać na padzie, abonamentów nie planuję opłacać. Z tego, co tutaj wyszło w rozmowach, ale to takie teoryzowanie, zgadywanie, domysły, okazało się prawdopodobnie, że nowe GTA będzie coś na zasadzie Diablo 4, czyli będziemy mieli stare, dobre GTA 5 przykładowo. Ale to będzie pół single, pół multiplayer, czyli po prostu będziemy mieli modus single player jak z GTA 5, ale on będzie bazował raczej na multiplayerze. Czyli jak ktoś na przykład gra w tego GTA 5 po internecie, to tam wiadomo jest jakaś fabułka, albo na przykład jak na zasadzie Red Dead Redemption Online. To będzie to na tej zasadzie bardziej. Czyli nie będziemy mieli zwykłego singla, że sobie tylko gramy, ale będzie multiplayer udający singla po prostu. Rozumiecie, o co chodzi? Czyli będzie wymagany połączenie z internetem, najprawdopodobniej będzie wymagana opłata multiplayer za granie na konsolach, czyli nie dość, że to podstawowa gra będzie
opłacona, trzeba będzie ją opłacić, wiadomo, kupić, to jest normalne jak najbardziej. No to będziemy musieli opłacić jeszcze abonament multiplayer, czyli jeśli gra wyjdzie tylko na konsolę, no to średnio fajnie. Czyli póki coś tam nic nie dowiedzieliśmy, zobaczyliśmy tylko jakie klimaty, czyli Vice City w współczesnych czasach. I jak dla mnie się zapowiada, tak ok, teaser za dużo nie pokazał, pokazał jakąś babeczkę, która wychodzi z więzienia, czyli nawiązanie do trójki, czy bardzo popularnego Sandras, a Sandras dobrze, mam Big Boxa, zobaczcie, mam Big Boxa ze Sandras. No i tam właśnie Sandras i trójce było wychodzenie ściupy, przy czym w trójce to chyba była ucieczka z tego co pamiętam, Sandras, on tam CJ wracał ściupy. Jest ciekawe jakie to będzie powitanie, ale tutaj widać jest odniesienie, jeśli chodzi o ten teaser do Bonnie i Clyde'a. To była taka para osób, które się bardzo lubiały i razem zbrodni, że tak powiem, więc dla mnie to tak średnio się zapowiada. To jest taki troszeczkę staromodno odgrzewany kotlet, ale wiadomo co kto lubi. To już kwestia gustu oraz przede wszystkim jak to wykonają. Czyli będziemy prawdopodobnie mieli parę zakochanych w sobie po prostu złodziei, czyli ją i jego, i oni będą współpracowali. Ja się domyślam, że tam będzie jakiś życie motyw zdrady. Nie spodziewam się niczego innego, jakiś motyw zdrady, że się rozstaną, pokłócą, komuś ścianie w plecy. Czegoś takiego się spodziewam. Kwestia zaufania tam była poruszana, wiadomo, zaufanie w GTA, a to taki temat sporny. Znaczy, że w piąteczce, jak wiecie, mamy otwarte zakończenie, możemy wykonać wyrok albo współpracować wedle naszego uznania, więc póki co w sumie dowiedzieliśmy się, że odnowione Vice City, dostosowane do współczesnych czasów, zajebisty motyw z krokodylem, napady może będą właśnie tak pokazane z kamery takie jakby, wiecie, paintballa i tych innych, co się strzela na fartki czy ASG. A to mi się wydaje spoczko, będzie taki zakrzywiony obraz w takiej jednej grze, że będzie bardziej realistyczny, to adrenalinka się tego podniesie. Ale póki co też jak mówię, obawiam się, że gra wyjdzie najpierw na konsolę jak przy GTA 5, a dopiero później na komputer i też się obawiam, że to nie będzie czysty single player, a jestem fanem czystego single playera, musicie wiedzieć, bo na przykład w GTA, to mi się fajna gra singielka, jak to multi, to wiecie, multi inaczej się gra, co nie? No, to by było tyle, na razie, trzymcie się, hej, hej!